Witam serdecznie Państwa. Co się dzieje? Czy Polska wejdzie do euro? Szanowni Państwo, jeżeli Polska obniży drastycznie swoją walutę polskiego złotego, tak jak obniżała poprzez ostatnie 7 lat przez Jarosława Kaczyńskiego, następnie Andrzeja Dudę i Mateusza Morawieckiego, bo przecież polska złotówka strasznie straciła na wartości w ciągu ostatnich 7 lat, odkąd przejęli władzę obecni decydenci i znowu wygrają. To oczywiście, jeżeli oni będą szli tym samym torem, jak szli przez ostatnie 7 lat, to mogą dalej osłabiać polskiego złotego i, tak jak powiedziałem, wprowadzić Polskę po bardzo niskim kursie do euro, przez co my w Polsce bardzo mocno zubożejemy, jak najbardziej. Szanowni Państwo, jednak z drugiej strony, jeżeli złotówka będzie normalną walutą, dosyć silną walutą, nie tanią, nie drogą, no to wtedy będzie ciężko wprowadzić Polskę do strefy euro. Ze względu na to, że po prostu nam się po pierwsze nie będzie opłacało, a po drugie nie będzie dobrych takich warunków politycznych, czyli ludzie nie będą wystraszeni, bo wiadomo, ludzi można łatwo wystraszyć, prawda? Obniżyć wartość drastycznie, tak jak to zrobił Morawiecki, i następnie nastraszyć ludzi, że jak nie wejdziemy do euro, no to nasza waluta upadnie. Tak mniej więcej zrobił Orban. Właśnie jego waluta tam upada, i tak właśnie Orban zrobił, że zaczął wchodzić do strefy euro i tyle. Prawda? Chorwacka waluta przestała istnieć, weszli do strefy euro. Wcześniej ona była właściwie ciągle osłabiana, taka jest prawda. Weszli do euro, no i tyle. Zanim przejdę dalej, zapraszam Państwa do subskrybowania kanału na YouTube, zapraszam do klikania łapki w górę, zapraszam do komentowania merytorycznego. Zapraszam, szanowni Państwo, do rozpowszechniania filmów z Formuła Nieruchomości UK. Jeszcze wezmę łyka kawy i przechodzę dalej. Szanowni Państwo, przechodzę dalej. Tak więc, jeżeli pójdziemy tą drogą i wygra wybory Mateusz Morawiecki, który wraz z swoim rządem od 7 lat obniżają wartość polskiego złotego, no to niestety tak może się stać, że tak obniżą wartość polskiego złotego, że do tej strefy euro nas przepchają po bardzo niekorzystnym kursie dla Polaków. Na przykład, jeżeli będą masowo rozdawali darmowe kredyty, które, szanowni Państwo, nie istnieją. Na całym świecie kredyty się uszczupla, obniża, żeby ludzie nie brali kredytów. Mamy masową podwyżkę oprocentowania franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego oraz wszystkich wszelakich innych ważnych, prawie wszystkich walut, prawda, żeby ludzie nie brali kredytów w tych krajach, ale Mateusz Morawiecki, on wie lepiej, trzeba w kraju, czyli Polsce, w którym mamy oprocentowanie 6,75 bazowe, trzeba rozdać darmowe kredyty, żeby jeszcze wyższe to oprocentowanie było, aby profesor Glapiński przyszedł ze swoimi bistrzakami i powiedział, że Narodowy Bank Polski podwyższa znowu oprocentowanie ze względu na coraz wyższą inflację wywołaną rozdawnictwem. No i tyle. Szanowni Państwo, niestety do tego może dojść, a żeby zrozumieć, jaka jest sytuacja w dzisiejszym świecie, to wystarczy, szanowni Państwo, popatrzeć, jak spada drastycznie dolar amerykański, który od września namiętnie każdego miesiąca, prawie każdego miesiąca podwyższa swoje oprocentowanie. Mimo to, że na przykład Polska nie podwyższa, to dolar amerykański osłabił się z 5 zł na 4,30. I to jest kwintesencja tego, prawda, jak ważna jest polityka bez rozdawania, jak ważna jest polityka bez obniżania za nisko oprocentowania, jak ważna jest polityka, szanowni Państwo, niedrukowania, bo mocna waluta na samym końcu jest dobra. Za mocna waluta nie jest dobra, ale za słaba waluta też nie jest dobra. Jednak obecnie jesteśmy w sytuacji patologicznej. Aby zrozumieć, jaka jest sytuacja i co się dzieje po podwyższeniu oprocentowania euro, po podwyższeniu oprocentowania franka szwajcarskiego, w Szwajcarii, w której
Właściwie można by powiedzieć, że Szwajcaria na pół bankrutuje. Można by tak powiedzieć, ze względu na to, że znaczy bankrutuje. No, wygląda na to, że Szwajcaria prawdopodobnie już nie będzie Szwajcarią. Wygląda na to, że Szwajcaria już nie będzie Szwajcarią. Bo jeżeli upada ich największy bank, jeden z największych, czy to chyba był największy, czy UBC był największy, no chyba ten UBC był jednak teraz największy, ale on był chyba kiedyś największy. I on upada i trzeba go dofinansować na 50 miliardów franków szwajcarskich, tanim kredytem na wieczne nieoddanie i 100-miliardową gwarancją franków szwajcarskich. Niewyobrażalne pieniądze dla takiego małego kraiku, nawet bogatego. Niewyobrażalne. No to znaczy, że Szwajcaria prawdopodobnie będzie in decline. Chyba, że naprawdę są tak obrzydliwie bogaci, że my sobie nawet tego nie wyobrażamy. No, nie życzymy Szwajcarii upadku, ale oczywiście życzymy im prosperity. Jednak życzymy prosperity sobie oczywiście jeszcze większego. Tak więc, szanowni państwo, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Prawdzie w oczy trzeba spojrzeć. Żeby oszacować, co się dzieje w danym momencie i specjalnie zrobić tak na chłodno, warto sprawdzić, jakie konsekwencje miało podwyższenie o następne 0,5% oprocentowanie euro, które i tak jest właściwie niskie. Szanowni Państwo, trzeba zrozumieć, że oprocentowanie euro jest bardzo niskie. Oprocentowanie euro jest bardzo niskie. Bardzo dużo ludzi zbytnio tego nie jest w stanie zrozumieć, bo po prostu w tym nie siedzi, ale teraz im to powiem, jeżeli nie rozumieją. Euro jest oprocentowane tylko 3,5%. Ale mamy inflację 10% w wielu krajach, prawda? Nawet 17% w wielu krajach euro. 7, 10, 12, 17, 20% w wielu krajach euro. I mamy, a oprocentowanie mają dalej 3,5. To jeszcze nie jest koniec. Wtedy, gdy euro ma oprocentowanie 3,5, to Stany Zjednoczone podwyższyły swoje oprocentowanie do 5%. Funt brytyjski podwyższył do 4,25. Co prawda, to prawda, no. Euro jest oprocentowane tylko 3,5, ale frank szwajcarski dopiero jest oprocentowany tylko 1,5%. Oczywiście 1,5% to bardzo dużo dla franka szwajcarskiego ze względu na to, że był oprocentowany minus 75, więc to podwyżka o 0,25 takiej waluty to jest bardzo dużo. Ale pomijając to, zobaczmy prawdziwe konsekwencje szybkiej analizy, co się dzieje. Weźmiemy naszą ukochaną, szanowni państwo, Teneryfę i na Teneryfię sprawdzimy, szanowni państwo, co się dzieje. Widzimy po podwyższeniu drastycznie oprocentowania bazowego, widzimy, co się dzieje. To się dzieje, że właśnie ta pierwsza nieruchomość, którą pokazują, została obniżona o 22 tysiące euro. Ale nie będziemy tutaj patrzeć. Cheapest, weźmiemy od Cheapest, szanowni państwo. Mamy całą Teneryfę. Szanowni Państwo, specjalnie weźmiemy Teneryfę od takich prawdziwych. Nie. Najpierw pokażemy, Szanowni Państwo, jaka jest cała masa nieruchomości, mieszkań. Często to są rudery, ale jak dużo jest takich ruder do kupienia na całej Teneryfie, przepięknej wyspie, taniej wyspie, już tam dalej, taniej jest żyć aniżeli w Polsce. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, 29 tysięcy, 30 tysięcy, to są oczywiście rudery. Rudery, oczywiście, rudery. No ale jedziemy dalej i popatrzmy, ile tych ruder jest. Popatrzmy, o tym, co ja mówię. Popatrzmy, country house, 40 tysięcy euro, 55 metrów kwadratowych, has been reduced 12 900 euro, rozumiemy to? I teraz trzeba to zrozumieć, to ciągle co ja tłumaczę. Z 52 900 euro cena została obniżona na 40 000 euro, szanowni państwo. Proszę zobaczyć. Ile? 20 ponad 26%, tak? 26% prawie została obniżona cena. 21 czwarta, tak? Ale oczywiście obrzydliwa rudera w środku, ale 26% obrzydliwa rudera. No nie będziemy tego oglądać przecież. Nie, nie, nie.
Tak, to w ogóle bym im w ogóle nie dał 10 tysięcy, ale dobra, jedziemy dalej. I tutaj mamy na przykład, szanowni państwo, popatrzmy, 70 metrów kwadratowych za 42 tysiące. Ciekawe, czy rudera. Za 42 tysiące. W górach na Teneryfie widzimy. Dobra, jedno foto. Jedziemy dalej. Po 50 tysięcy, popatrzmy. 90, szanowni państwo, nie no, to już jest, popatrzmy, 52 tysiące has been reduced 68 881, czyli ta strona mówi, oczywiście nie bierzmy tego na serio, ale w sumie to troszeczkę jest jakby na serio, ta strona mówi, że to mieszkanie zostało obniżone z ceny 130 tysięcy euro na 52 tysiące euro. Rozumiemy to? Że wcześniej na tej stronie ta nieruchomość była wystawiona za 130 tysięcy euro, a dzisiaj jest wystawione za 52 tysiące euro. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Rudera? Rudera trochę. No rudera. Ja nie sądzę, że ona była wystawiona za 130 tysięcy euro i nie chcę w to wierzyć nawet. Jedziemy dalej, szanowni państwo. O, mamy ładny apartament, chcemy ładny apartament 50 metrów kwadratowych. Proszę bardzo. Jeżeli sprzedawcy widzą, że wszyscy naokoło obniżają, to też obniżą. Proszę zobaczyć. 52 metry kwadratowe. Teneryfa. 52 metry kwadratowe. Dzisiaj euro, szanowni państwo, to ja wam mówię, że jeżeli oni to chcą sprzedać za 52, no to sprzedadzą za 45. Bez żadnego problemu. 45 razy 4,6, 207 tysięcy złotych na Teneryfie. 207 tysięcy złotych, szanowni państwo. Dobra, tu chciałem pokazać tak na szybko, a teraz znajdźmy i porównajmy te ceny. Proszę zobaczyć. Chcemy coś ładniej wyglądającego. Może to będzie ładniej wyglądające. Niedaleko, w najcieplejszych miejscach Hiszpanii. Chcemy coś ładnie wyglądającego. Proszę zobaczyć. 54 tysiące. 63 metry kwadratowe. Proszę zobaczyć. No jest, jakie jest. No ale nie jest to rudera. Taka straszna. Nie jest to wielka rudera, prawda? Nie jest to rudera. I jeżeli to jest wystawione za 54 tysiące, jestem pewien, że jak ktoś by przyszedł i dał gotówkę 40 tysięcy, no to jest jego. A 40 tysięcy razy, szanowni państwo, 4,6 to jest 184 tysiące złote. 184 tysiące złotych. 184 tysiące złotych. 184 tysiące złotych. Szanowni państwo, proszę zobaczyć, idziemy dalej. Proszę zobaczyć, ile jest poniżej 200 tysięcy złotych wszelakich. O, chcemy w tak zwanym apartamentowcu? Mamy też 56 tysięcy złotych. Za 50 tysięcy złotych pójdzie. Ale mówi się, że w Polsce ceny nieruchomości nie spadają, tak? Proszę zobaczyć. No nawet nie jest to rudera. Nawet mają ładną kuchnię, proszę zobaczyć. Nawet ładna kuchnia. No można się prawie że wprowadzać. I to jest, szanowni państwo, 85 metrów kwadratowych z widokiem na ocean. 85 metrów kwadratowych z widokiem na ocean. Proszę zobaczyć. Z widokiem na ocean nawet, z wielkimi oknami. Metrów kwadratowych, szanowni państwo. Ile trzeba w Trójmieście wydać na 85 metrów kwadratowych z widokiem na nasz piękny Ocean Bałtycki? Pół żartem, pół serio, Ocean Bałtycki? No ile, szanowni państwo? No 800 tysięcy, no.
No 800 tysięcy, a przy 85 metrach, no to 850 tysięcy, no to 10 tysięcy przecież chcą, bo przecież medialne ośrodki tak zwane mówią, że ceny nieruchomości w Trójmieście nie spadają. Czyli co? W Hiszpanii, w której nie trzeba używać, szanowni państwo, gazu, w Hiszpanii, w której nie trzeba używać węgla, nie trzeba kupować ciuchów, nie trzeba, szanowni państwo, chodzić na siłownię, bo jest cieplutko, bo można iść na spacerek, można być, wiecie, fajnie, fajnie wszystko ten. To ile mamy, szanowni państwo? 200 tysięcy złotych, a w Polsce 800. Szanowni państwo, a w Polsce 800 czy 850? Proszę bardzo, proszę bardzo. Nawet całkiem niezły neighborhood, tak? Proszę bardzo. 200 tysięcy złotych, szanowni państwo. 200 tysięcy złotych na Teneryfie, gdzie jednak zarabia się dwa razy więcej aniżeli w Polsce na samym końcu. Proszę bardzo. O, tutaj pokazują też, że cena has been reduced. No ja pamiętam, że to było tanie, tańsze. Mamy wszystkie analizy, szanowni państwo. Mamy wszystkie analizy. Proszę zobaczyć. 56 tysięcy, ile? 65 metrów kwadratowych. Zobaczymy, czy rudera. To już wcześniej sprawdzałem i się cieszę, że teraz widzimy. Zobaczymy, jak działa ta strona akurat, czy ona jest rzetelna, bo wcześniej też sprawdzaliśmy. O, te, rudera. Wcześniej też sprawdzaliśmy i wiemy, jaka była tego cena wcześniej. I ja nie pamiętam, żeby ta cena była wyższa niż 20, wyższa niż 59 tysięcy. Nie pamiętam, żeby ta cena była ustawiona na 70, 81 tysięcy. Nie pamiętam tego. Nie pamiętam tego, szanowni państwo. Nie pamiętam tego. Jedziemy dalej. No popatrzmy, no to jest wszystko. Jeżeli coś jest wystawione dzisiaj w Hiszpanii za 59 tysięcy, to można kupić to za 50 tysięcy za gotówkę, szanowni państwo. 50 tysięcy razy 4,6 to jest 230 tysięcy złotych. 230 tysięcy złotych to u nas banki chcą to u nas banki chcą za wpłatę własną. No, gdzie to jest sens w ogóle w takiej Polsce żyć, gdzie tam się musisz jakimś kredytem, nawet jakimś udawanym niby od jakiegoś Morawieckiego, że on tam wam da jakiś tani kredyt. On wam nic nie da, bo on nic wam nie da, bo on nic wam swojego dać nie chce, więc on nic nie może wam dać, szanowni państwo. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. 89 metrów kwadratowych. No, taka ruderka, ale 80 to jest 90 metrów kwadratowych. To są ludzkie warunki, a nie 40-metrowa klitka, jak kurczaki w klatkach. Proszę bardzo, palemki, chcecie palemki zamiast sosny? Palemki na zimę jedziemy, wracamy na lato do Polski, prawda? Wtedy, gdy u nas jest ciepło i fajnie, nie? 61 tysięcy, no to pójdzie za 50. Idziesz i dajesz 50, no rudera taka, bo rudera, no ale idziesz i dajesz 50, prawda? Mamy. O. O, to było fajne. Tu jest fajne. Popatrz, a 33 metry kwadratowe. Nie, no nie będę sprawdzał 33 metrów kwadratowych, bo dla mnie to jest patologia, tak? Mamy. 64 metry kwadratowe. 100 metrów. Przepraszam, 64,5 tysiąca za 100 metrów kwadratowych. Proszę bardzo. Tu już będzie pewnie dobry stan, ładny. Popatrzcie, jaki ładny widoczek. Popatrzcie, jaki ładny widoczek. I to jeszcze w fajnej mieścińce. Ciekawe, gdzie to jest. Nie sprawdzałem. Popatrzcie, na dole jest kawusia. Idziesz i kawusię pijesz. A tam tanio kawusia jest. Tam jest tańsza kawusia, to Polakom się kawusia drogo sprzedaje. Niedobrze, niedobrze. To we Włoszech to się kawusie tanio sprzedaje, w Hiszpanii tanio, a w Polsce kawusia w kawiarni jest dwa razy droższa niż kawusia w Hiszpanii, nie? No rudera taka trochę, prawda? Ale wiecie, no na samym końcu weź daj za to 55 patoli i masz 100 metrów kwadratowych. I ocean, bryza, świeże powietrze, kawiarnia na dole. To jest życie, szanowni państwo, to jest życie. To jest życie. Darmożka. Porównaniu do tego, co jest w Polsce w danym momencie. Ale Mateusz Morawiecki właśnie chce nam pompować rynek nieruchomości, żeby jeszcze było drożej w Polsce, jeszcze bezsensowniej. Proszę bardzo, mamy. No zobaczcie, ile tego jest. Cała masa. To jest, teraz się zaczyna 250 tysięcy.
A u nas co się kupi, szanowni państwo, za 250 tysięcy? I to jest dopiero początek. Sprawdźmy, na przykład sprawdźmy, czy będzie akurat na tej stronie z basenem. Filter. Czy będzie basen. Houses. Apartment, duplex, studio. Floors, apartment, penthouse, duplex, loft, grand floor, studio, houses, type of home, dobra, nie ma, parking jest, swimming pool, dobra, swimming pool, jedziemy, apartment with swimming pool, dobra, o, akurat jest niedobór, lekki niedobór, powiem tak, lekki niedobór apartamentów, tanich apartamentów z tym, ale to jest dalej tanie, wiecie, to jest, o, tutaj ma, to jest dalej tanie w porównaniu do nawet polskich warunków, tak? No popatrzcie, jakie to jest tanie właściwie. To jest dalej tanie, tak? No bo, właśnie, tu są całe takie osiedla. No i popatrzcie, 135 tysięcy, tak? 135 tysięcy razy 4,6, no to jest 621 tysięcy złotych, prawda? Obniżą wam, nie wiem, 10%, no to wychodzi 558 tysięcy i akurat kupić wtedy, gdy złotówka się umocniła o 10%, no to za 500 tysięcy złotych już można w takim kompleksie kupić, prawda? 60, popatrzcie, ale to jest 57 metrów, 67 metrów. O, tutaj zobaczcie, w Puerto de la Cruz. Proszę zobaczyć, z basenem, w Puerto de la Cruz. Ale kiepski ten basen. W Puerto de la Cruz jest spoko, tam jest zaraz ten. Popatrzcie, chcecie polski standard, macie polski standard, ale z basenem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wielki taras. Wszystko jest. 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 Widzimy. Widzimy. Tutaj dopiero te ceny to są jeszcze niższe ceny. Popatrzcie, bo widzimy tutaj wysokie ceny typu 136 tysięcy, prawda? Tylko że 136 tysięcy, 136 tysięcy razy 4,6 to jest 625 tysięcy złotych, tak? Z tym, że szanowni państwo, po gigantycznym kursie euro. Ale tu to jest 68 metrów. To jest 68 metrów, no to ile w Gdańsku kosztuje 68 metrów z basenem? Albo w Gdyni, albo nie wiem, w Warszawie, albo w Krakowie, albo we Wrocławiu. Ile kosztuje 68 metrów z basenem? No ile? I chodzi o to, wystarczy, że mamy tu 625 tysięcy, wystarczy, że to, że euro umocni się, osłabi się, wróci do swojej wartości o 10%. To będzie to 563, wystarczy, że przytrzymają te 3,5% oprocentowania euro jeszcze przez jakiś czas, no to to spadnie jeszcze minus 10, bez żadnego problemu, minus 10% i to będzie kosztować 500 tysięcy złotych za 68 metrów kwadratowych z basenem i standard taki jak chcecie od, wiecie, polskiego dewelopera, tak? Tylko że większy, bo macie basen i lepszy macie standard, tak, niż od polskiego dewelopera. Zobaczmy tutaj. Popatrzcie. Popatrzcie. Chcecie ładny standard? Macie ładny standard. Za 500 tysięcy złotych. Ale to jeszcze nie wybudowane, no to w życiu bym tego nie kupował. Więc... Dobrze, szanowni państwo, także widzimy, są bardzo niskie ceny. Ceny na Teneryfie są cenami, które teoretycznie, które są niedostępne w Polsce. Ceny nieruchomości na Teneryfie są cenami 2-3 razy niższymi, aniżeli w Polsce. Mimo to, szanowni państwo, że w Polsce zarabiamy 2 razy mniej,
I mimo to, że ceny w sklepach w Polsce w znacznej części są znacznie wyższe aniżeli na Teneryfie, lub też na takim samym poziomie, lub też no mniej więcej jedne są droższe, drugie tańsze, prawda, ale już są mniej więcej na tym samym poziomie. Tak więc niestety jest jak jest, z drugiej strony stety, bo oczywiście największą głupotą jest kupić sobie coś za 1 000 000 zł i żeby ci to spadło 40% na wartości. Życzę miłego dnia, do usłyszenia, pozdrawiam.